witam serdecznie. Dzisiaj w warunkach domowych nagranie będzie. Trochę pogadam tutaj po pierdziele, farmazony. Dzisiaj jest 10 grudnia. Nie nagrywałem się w szklarni. Osoby, które tutaj obserwują mój kanał od jakiegoś czasu, mogą sobie przypomnieć, że w zeszłym roku, mniej więcej w tym samym okresie, zrobiłem filmik z wieszania haczyków w szklarni średniej. I tam ten wózek się bujał i tak dalej. Było widać syfu i wtedy miałem pierwsze takie zwarcie z szefem na temat kręcenia materiałów ze szklarni. A wtedy wspominałem, że prawdopodobnie mu się nie spodobało to, że ten wózek nie ma barierek i tak dalej, i tak dalej. Także w tym roku wolałem nie ryzykować. Ponadto jeszcze chciałem wam powiedzieć, tu mam te okulary progresywne, się one nazywają, tak czy jak? Jak patrzę się w dół w tych okularach, no to mi się na wysokości wózka, to mi się obraz rozmazuje. Jak patrzę normalnie, no to wszystko dobrze widzę, bo ten dół jest przystosowany do czytania. Ale pierwszą rajkę jak zrobiłem, to myślałem, że się zwalę z tego wózka. Musiałem polecieć, wymienić brydę sobie. Ale wymieniłem, było wszystko w porządku. Najpierw było pytanie tutaj od Wiesi na temat, czy się opłaca, czy jest jeszcze praca w Holandii i tak dalej. Słuchajcie, jestem w tej chwili na stronie Praca w Holandii, na grupie Praca w Holandii, facebookowej grupie. I powiem wam, że jestem trochę zaskoczony, ponieważ myślałem, że tam będzie pełno ofert, a tu tak jest. Szukam pracy na już, bez znajomości języka. Szukam pracy na następny jakiś gostek tutaj. Co tam mamy? Szukam pracy, okolice Dordrecht. Szukam pracy, prawo jazdy, kategorię B, ale tutaj słuchajcie, jest odpowiedź, że właśnie ktoś już daje ofertę na pakowanie masła 11,48 euro plus dodatki. Angielski jest wymagany, prawo jazdy. No, czyli kurde, słuchajcie, widzę, że tutaj są pytania i jednocześnie w komentarzach dają ludzie odpowiedzi, że takie prace są. Także jeżeli ktoś się chciałby zdecydować, a nie ma jakiejś opcji pracy w Polsce, może sobie tutaj wejść i pogrzebać, poszukać, nie? Tylko musicie pamiętać o jednej rzeczy, że w tej chwili przyjeżdżając do Holandii z Polski, trzeba się przygotować na to, że trzeba będzie przejść kwarantannę 14-dniową. To nie ma obowiązku, to nie jest obowiązkowa kwarantanna, to nie jest... Holandia nie dała obowiązku, ale zakłady pracy raczej tego wymagają. Tam nie słyszałem, żeby ktoś sobie przyjechał i poszedł do pracy z dnia na dzień. No chyba, w moim przypadku to było wykonanie testu. Ja musiałem test wykonać i jeżeli był pozytywny, to poszedłem do pracy na następny dzień praktycznie, bo w ciągu doby ten test był, wynik negatywny w ciągu doby nastąpił. Ale na drugiej stronie niedziela NL też widzę, jest to jest pełno ofert, naprawdę jest co to, pracownik uprawy papryki, pakowanie produktów drobiowych, magazynier, pracownik produkcji od zaraz. Także tego jest tutaj pełno. Mówię jeszcze raz, mówię, niedziela NL. Jeżeli macie problem ze znalezieniem pracy, to jej można próbować też. Oczywiście ja mówię tylko do osób, które nie mają opcji pracy jakiejś dobrej, w miarę dobrze płatnej w Polsce, nie? Bo moje pierwsze takie wyjazdy to są zawsze na początku zawsze jest ciężko, nie? Później trzeba się przyzwyczajać. A jeżeli ktoś tak potrafi umiejętnie żyć, nie za bardzo szastając kasą i nie za bardzo rozrywkowo, to nawet przy tych niższych stawkach, które tu są podane, na przykład widzę 10,90, 11,35 na magazynie, no tam lepiej już się teraz chyba nie uzyska takich lepszych tych stawek. Tu mam, bo magazyn pocztowy DHL, stawka 12,95, to na niedzieli NL. Słuchajcie, ja nie robię zrzutu teraz tych stron, bo nie chcę, żeby mi tutaj jakieś prawa autorskie do materiałów tych, jak to się nazywa, audiowizualnych, bo kiedyś tam rzuciłem coś z Green Talenta i już akcja była, że kogoś tam pokazałem, już nie pamiętam, ale tam, wejdźcie sobie na grupę Praca w Holandii, wejdźcie sobie na stronę Niedziela NL Praca. Możecie sobie poczytać, możecie sprawdzić, co tam jest. A mówię, ostatnio tam obiecałem, że będę się zakała, puczkę, że coś powiem o agencjach pracy tymczasowej, co oni zawałki teraz ostatnio robią. Znajoma mieszka na domku, w domku, gdzie nigdy nie było problem tam z ogrzewaniem. W tej chwili tutaj się robią takie temperatury, wiecie, w miarę zero,
przybliżeniu 0, minus 1. W dzień dochodzi do 3 stopni maksymalnie. No i agencja sobie zainstalowała termostat w tej chwili w domkach. I to chyba wszędzie w tej Agencji Pracy Tymczasowej, o ile się nie mylę. I oni regulują temperaturę za pomocą internetu. Nie? Także tak jak mieli sobie 20 stopni, 21 stopni w mieszkaniu, to w tej chwili jak jadą do pracy i wracają, to mają na chacie 17-18 stopni. Nie? No to już słuchajcie, to już jest za zimno, to jest przesada. Tak? Słuchajcie, ludzie płacą naprawdę grube pieniądze za to, że za podnajem pokoju, nie? Bo ja już nie mówię o mieszkaniu, tylko za pokój się płaci. Nie za pokój, za łóżko się płaci grubą kasę. No i oni jeszcze, kurczę, takie rzeczy tam kombinują, nie? Dla mnie to przegięcie, albo tutaj koleżanka z pracy to dojeżdża z Agencji Pracy Tymczasowej i no, tam pobierają jakąś kasę, nie pamiętam ile za dzień, tam chyba za 5 dni dojazdu wychodzi 17,50. No i było coraz mniej tej roboty u nas w szklarni i się okazało, że ona tam w środę nie jeździła, za środę było pobierane, że ona do pracy dojeżdżała. No i tych środ się trochę uzbierało. Raz było tak, że przyjechała tylko na piątek i na sobotę, bo wtedy jakieś chyba sadzenie było, już nie pamiętam, coś tam było. Także trzeba było w sobotę też przyjść. A oni jej pobrali za 6 dni, nie? I ona tam monitorowała do tej agencji całej. Jakaś niekompetentna babka odbierała cały czas. Mówiła, że to ja to sprawdzę i oddzwonię. I wyobraźcie sobie, to jest normalnie niesamowite. Ani razu nie oddzwoniła, nie? Także ja w końcu któraś tam powiedziała, że no ale pani korzystała z samochodu, a ogólnie, słuchajcie, ta kobitka właśnie od nas z firmy, ona ani nie jest kierowcą, ani w ogóle do tego, ten samochód służył tylko do jeżdżenia, ona wsiadała do samochodu tylko po to, żeby dojechać do pracy i wrócić z pracy i to wszystko, nie? A oni cię, kasa leci, kurde, many, nie mam. Jaja robią te agencje, ten, a u mnie jest taka sytuacja, znaczy u mnie jest wszystko w porządku. Dostałem takiego bardzo ładnego maila z mojej agencji, że od momentu wykonania testu przepracowałem już 240 godzin i oni mi zwrócą 60 euro, no. Także teraz mój przelew tygodniowy będzie powiększony o 60 euro dodatkowe. Te, które mi tam po 20 euro pobierali. Jakby nie wiedzieli, że ja naprawdę tych godzin tutaj mam. Także u mnie to nie problem z wyrobieniem tych godzin. To chyba raczej powinno dotyczyć osób, które przyjadą pierwszy raz, albo tam drugi raz może, przyjadą tutaj do pracy przez tą agencję i wtedy, wiecie, żeby po prostu nie stracić kasy na teście, bo ktoś może sobie wykonać test i śmignąć gdzieś do innego biura. A dobra, nieważne. W każdym razie dostałem takiego maila. Także tego, jak to moja mama mówi. No mówię, jeżeli nie ma innej opcji w Polsce, to jeszcze można próbować tam. Tylko nie idźcie do pracy do Biedronki w polskich sklepach, gdzie właścicielami są Irakijczycy pochodzenia kurdyjskiego, bo wiecie, że to są bardzo bombowe sklepy ostatnio tu w Holandii. Nie wiem, co tam za akcje są. Ponad 10 tych sklepów jest, a na razie tylko 3 wyleciały powietrze. Nie, myślę, że teraz są jakoś tam specjalnie zabezpieczane przed najeźdźcami. Ale za to jutro albo pojutrze, zobaczę jak to będzie z czasem, pokażę wam na przykładzie dwóch stron z mieszkaniami spółdzielczymi, jak to się tam zarejestrować. Ale to już zrobię zrzut ekranu. Chyba z tym problemów potem nie będzie. Pokażę wam jak się zarejestrować właśnie przez... żeby tak jak ja miałem szczęście w tej chwili, że chatę można uzyskać. Dobra, tak, trzymajcie się teraz, miłego wieczoru. Muszę chyba się do fryzjera wybrać, tak patrzę. No, na pewno się muszę do tego fryzjera wybrać. Cześć.